Oto historia grupy przyjaciół, którzy na Halloween postanowili przeżyć niesamowitą przygodę. Niczego nie podejrzewając, zaplanowali wieczorną grę w chowanego na miejscowym cmentarzu. Ale to, co miało być jedynie zabawą, szybko przerodziło się w coś znacznie bardziej przerażającego. Co powiecie na nocną grę wchowanego na cmentarzu? To będzie niesamowita przygoda na Halloween, zapytał Mark. Co? Na cmentarzu? Trochę tak nie wypada, odpowiedziała Emma. Na to Mike. Ale to właśnie sprawi, że będzie naprawdę ekscytująco. Wygrasz 10 dolców, jeśli mnie znajdziesz. Dobrze, ale tylko jeśli potem pójdziemy zwiedzić opuszczony szpital. Słyszałam, że tam się dzieją niesamowite rzeczy, wtrąciła Liza. Wydaje mi się, że to głupi pomysł. Cmentarz i na dodatek opuszczony szpital. I to wszystko w jedną noc, powiedział zaniepokojony Adam. Mimo wątpliwości Adama, postanowiliśmy zrealizować swoje plany. Zgodnie z umową spotkaliśmy się na cmentarzu, tuż przed zachodem słońca. Powietrze było nasycone duchami Halloween, a grobowce wyrastały jak sny przeszłości. Rozpoczęliśmy grę wchowanego, pełni optymizmu i radości. Czekajcie tutaj, a ja liczę do 10. Bawcie się dobrze, ale niech nikt nie odchodzi z cmentarza, zawołał Mark. Wtedy też Mark zamknął oczy i rozpoczął odliczanie. A my rozbiegliśmy się po cmentarzu, poszukując idealnych miejsc do ukrycia. Minuty mijają, a atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Emma, delikatna i wrażliwa, wciąż czuła niepokój. Gdzie podziała się reszta? Czemu tak długo to trwa? Zapytała szepcząc Emma. Emma ostrożnie przemieszczała się po cmentarzu, próbując znaleźć swoich przyjaciół. Nagle jej wzrok padł na dziwny, opuszczony budynek na końcu cmentarza. Może tam się ukrywają, pomyślała. Bez wahania weszła do budynku i odkryła, że to właśnie opuszczony szpital, o którym wspominała Liza. Z każdym krokiem czuła, jak duszne powietrze wypełnia jej płuca, a cisza przerywana była szepczeniem i nieznajomymi głosami. Emma drżąc przemierzała ciemne korytarze szpitala, przerażona i zdruzgotana. Ściany jakby wydawały się oddychać, a cienie przywoływały złowrogie wspomnienia. Nagle zza jednego zakrętu dobiegł jęk. To tylko wyobraźnia. To musi być tylko moja wyobraźnia, powiedziała. Niepewna, ale pełna determinacji, Emma kontynuowała swoją podróż przez labirynt korytarzy. Nagle za starych drzwi usłyszała cichy szum. Serce waliło jej w piersi, ale nie mogła się powstrzymać. Otworzyła drzwi i spojrzała do środka. Przyjaciele, jesteście tam? Jej głos zginął w powietrzu, gdy spostrzegła, że jej przyjaciele stoją nieruchomo, zapatrzeni w jedno miejsce. Ich oczy były pozbawione życia, a twarze emanowały smutkiem i tajemnicą. Co się dzieje? Dlaczego nie odpowiadacie? Nagle Emma odwróciła się i spojrzała w przeciwnym kierunku. Tam stały straszliwe postacie, duchy pacjentów wychodzące z pokoi, unoszące się w powietrzu. Z każdym krokiem zbliżały się do niej, a przez ich oczy przepływała tęsknota i nieopowiedziana historia. O mój Boże, uciekajmy stąd! Próbowała dotknąć swoich przyjaciół, ale ich ciała były chłodne i nieodczuwalne.
Wielka desperacja wypełniła jej serce, gdy zrozumiała, że nie mogą już razem uciec z tego przeklętego miejsca. Nie, nie mogę was opuścić, nie mogę tu zostać sama. Wszyscy przyjaciele patrzyli na nią, ich oczy pełne smutku i nieodgadnionych tajemnic. Powoli znikali w ciemnościach, a ich obecność stawała się coraz bardziej mglista. Nie! Wróćcie! Proszę, wróćcie! My natomiast widzieliśmy to zupełnie inaczej. Nie widzieliśmy ani nie słyszeliśmy Emmy. Mike, który wcześniej był taki odważny i chętny na zabawę, tym razem jednak zaproponował, abyśmy się rozdzielili i poszli poszukać Emmy, której to nie widzieliśmy od dobrych 3 godzin. Ja i Adam ruszyliśmy razem do piwnicy. Mike wziął Lizę i dołączył do nich Mark, który powiedział, że sam nie pójdzie, bo rozładował mu się telefon. I wyruszyli na strych. Droga na strych prowadziła przez duże drewniane schody, które w każdym momencie groziły zawaleniem. Mark wołał całą drogę: Emma, Emma, jesteś tu! Skończyliśmy się chować, weź już wyjdź! I w pewnym momencie usłyszeli jakiś pisk dobiegający z góry. Przyspieszyli i dotarli na strych. Ale pisk ustał, a po Emmie nie było ani śladu. My w międzyczasie schodziliśmy betonowymi schodami do piwnicy. Ciemno było jak cholera. Ale co się dziwić? W końcu była noc, a światło księżyca nie dolatywało do podziemi. Z latarkami w dłoniach szliśmy wąskim przejściem przez te schody i było coraz to zimniej. Aż zobaczyliśmy to. Były to zwłoki psa. Wyglądały trochę jak Amstaffa. Były strasznie wychudzone. Adam dotknął je nogą i powiedział, że są jakby wysuszone. Ja za to widziałem na nich wyraźnie szrom. Taki sam, jak często pojawia się w zimie na przedniej szybie samochodu. Ale na zewnątrz nie było przymrozków i chodziliśmy w krótkim rękawku. Zaciekawiło mnie to trochę, ale ruszyliśmy dalej. Idąc podziemnym korytarzem widzieliśmy mnóstwo zniszczonych drzwi i pełno graffiti na ścianach. Często były to swastygi, a zaraz pod nimi napis Robo. Za to jedne drzwi były totalnie nienaruszone. Były to czarne drzwi, nad którymi także znajdowały się te graffiti oraz data 1940 lub 1941. Już dokładnie tego nie pamiętam, bo było to naprawdę dawno temu. Byliśmy młodzi i głupi, tak więc strzeliło nam coś do łba i zamknęliśmy się w tym pokoju. Był bardzo mały. Nie wiem, na co komu pokój w szpitalu takich rozmiarów. Nigdy nie mieliśmy tak porytych pomysłów, ale coś nas podkusiło, żeby odprawić czarną mszę. Nigdy takiej nie odprawialiśmy, tak więc mówiliśmy Ojcze Nasz w prześmiewczy sposób, drąc się na całego. W trakcie, może gdzieś w połowie modlitwy, usłyszeliśmy głosy dużej grupy osób. Na pewno byli to mężczyźni i musiało być ich sporo. Oni także składali chyba jakieś modły, ale w języku łacińskim. Nie rozumieliśmy tego, ale ich głosy były bardzo wyraźne i dobiegały w głąb piwnicy. Nie myśleliśmy zbytnio i ruszyliśmy przed siebie. A im dalej szliśmy, tym chłodniej było. Pod sam koniec korytarza natknęliśmy się na ogromnych rozmiarów sejf w kolorze niebieskim. Chcieliśmy go otworzyć z ciekawości, ale bez skomplikowanych narzędzi było to niemożliwe. Także ruszyliśmy dalej. Naszym oczom ukazała się jakby kaplica. Ale zamiast drzwi wejściowych były dziwne skosy i wejście przypominało trójkąt.
Weszliśmy tam zobaczyć, ale nie dało się wejść głębiej, ponieważ schody w tym pomieszczeniu były zalane zamarzniętą wodą. Co najlepsze, to przypominam, że było naprawdę ciepło. Adam zgłupiał. Zapytał mnie, czy dobrze widzi, że tu jest lód. Odpowiedziałem mu, że widzę dokładnie to samo. A głosy, które słyszeliśmy, ucichły. Stwierdziliśmy, że nagramy filmik z tego miejsca. Ja i Adam włączyliśmy nagrywanie i dostrzegliśmy kilka szczegółów, które wcześniej przeoczyliśmy. Przed wejściem do tego pomieszczenia wyraźnie było widać wykuty symbol masoński. Gdy powoli zamierzaliśmy wracać do reszty, w naszą stronę pod wpływem światła było widać, jak lecą kłęby kurzu. Ale jeden z nich był dziwnie jasny, taki trochę zielony i nie leciał idealnie w tym samym kierunku co reszta. Patrzyliśmy przez ekran telefonu na ten pyłek, który nagle przyspieszył i zwiększył kolosalnie rozmiar, zbliżając się w naszym kierunku. Wtedy zgasły nam telefony. Co jest grane? Spierdalamy! Krzyknął Adam. Ja sparaliżowany nie mogłem wydusić siebie ani słowa. W biegu sprawdzaliśmy telefon, ale nie było żadnej reakcji. Pamiętam, że ocierałem całą drogę ręką o ścianę, aby mieć orientację, gdzie mniej więcej jesteśmy. I podczas ucieczki ciągle czułem zbierający się szron pod paznokciami. Nawet lekko widziałem jego białą poświatę mimo braku światła. Wybiegliśmy daleko przed ten chory szpital. Zbiegliśmy z górki aż za cmentarz. Doszliśmy do sklepu, w którym kupiliśmy wodę, bo strasznie się zmachaliśmy. Adam próbował włączyć telefon, aż w końcu mu się udało. Gdy już go włączył, pokazywało mu, że ma dalej jakieś 90% baterii. Ale zmieniło mu godzinę na 1:17. Ja także włączyłem telefon, aby obejrzeć te nagranie. U mnie bateria też miała ponad połowę, ale godzina zgłupiała. Jak u Adama, pokazywało 1:17. Stwierdziliśmy, że musimy odetchnąć i poczekamy na resztę z dala od tego szpitala. Na nagraniu, które się zapisało, ewidentnie było widać pyłek lecący w naszą stronę. Ale zanim się powiększył, to nagranie zostało urwane. Aż przypomniałem sobie znowu te uczucie, gdy coś jakby przebiło się przez Adama i uderzyło we mnie. Zasiedliśmy na ławce w okolicy wałów nad rzeką. Dziwnym trafem było to na wprost od starego kościoła. Gdzieś z głupa popatrzyliśmy na godzinę na wieży kościelnej, która to zatrzymała się na godzinie 1:17. Ten zbieg okoliczności wydawał się bardzo dziwny. Poszliśmy to sprawdzić, czy na pewno dobrze widzimy. Byliśmy pewni, że godzina jest zupełnie inna. Pod kościołem znajdował się pomnik z datą 1940, upamiętniający ofiary zbrodni katyńskiej. Zaraz pod nim ktoś znowu wymalował te graffiti, robo i swastygę. Ale ta swastyga totalnie tu nie pasowała. Przeszliśmy później przez park i usiedliśmy na ławce, aby zakurzyć papierosa w oświetlonym miejscu. I wtedy w naszą stronę podleciał jeż. Już dawno nie widziałem jeża w tych okolicach. Dziwnym trafem w piwnicy też był jeż, o którym zapomniałem wcześniej wspomnieć. Aż dziwnie trafić u nas jeża i to dwa razy w ciągu jednego dnia. Coś mnie natknęło i popatrzyłem na ławkę. Tym razem znowu był napis robo. Ale bez całej reszty graffiti. Co jest grane, że gdzie nie pójdziemy, to wszędzie jest ten napis? Zapytałem. Nie mam zielonego pojęcia. Może gościu jakimś trafem szedł dokładnie tą samą ścieżką co i my. Albo bazgroli po całej okolicy, powiedział Adam. Dzwoniliśmy do reszty, ale bezskutecznie, aby powiedzieć im, że nie chcemy już tam wracać i żeby też się zbierali. Niestety nie mieliśmy wyjścia i musieliśmy wrócić w okolice szpitala po resztę grupy.
Zaraz przy samym wyjściu zauważyliśmy roztrzęsioną Lizę. Powiedziała nam, że nie działa jej telefon i czeka tu już jakiś czas i sama nie wie, jak długo tu stała czekając na nas, aby o czymś nam powiedzieć. Wtedy, gdy się rozstaliśmy i gdy weszliśmy na strych kuszeni jakimś piskiem dziewczyny, nie dostrzegliśmy totalnie nic, ale po chwili, gdy się rozglądaliśmy, drzwi zatrzasnęły się za nami. Ja byłam w środku z Markiem, a Mike został oddzielony od nas przed drzwiami. Przeraziłam się i szybko złapałam Marka za dłoń, ale jego dłoń była strasznie mokra i bezwładna. Popatrzyłam w jego stronę, ale on wisiał na pętli ze sznura, a krew ociekała z jego szyi aż po dłonie. Spanikowana i zapłakana krzyczałam i udało mi się uciec z tymi samymi drzwiami na zewnątrz. Po drodze nigdzie nie spotkałam Majka. Gdy wyszłam przed szpital, zmurowało mnie. Zresztą, chodźcie, pokażę wam to. Ruszyliśmy razem z Lizą i Adamem do miejsca, które chciała nam pokazać. Był to ogród przed balkonem tego oto szpitala. Lecz to, co zobaczyliśmy, totalnie nas zmiotło. To był Mike. Mike leżący z rozczaskaną głową na ziemi. Wiedzieliśmy, że to już koniec. Coś ich zabiło. I bardzo możliwe, że z Emmą stało się dokładnie to samo. Nie wierzyliśmy wcześniej w opowieści o duchach i innych tego typu rzeczach, aż do dziś. Nie byliśmy głupi i nie weszliśmy tam już ponownie. Zadzwoniliśmy na policję i zgłosiliśmy całą sytuację. Oni oczywiście po przyjeździe totalnie nam w to nie uwierzyli, a nagranie, które miał Adam, zniknęło w magiczny sposób z telefonu. Policja ustaliła, że Mike i Mark popełnili samobójstwo, a Emma została uznana za zaginioną. Ustalili też, że musiała być w tym szpitalu, bo było pełno jej odcisków palców po ścianach. Po tej całej akcji baliśmy się rozdzielić. Poszliśmy więc do mnie do domu. Mój ojciec grillował na ogrodzie z całą rodziną i zapytał nas, czy chcemy coś zjeść. Oczywiście odmówiliśmy, bo nic nie przeszłoby nam przez gardło. Byliśmy bladzi i mieliśmy przekrwione oczy. Mój pokój znajdował się na pięknym drewnianym strychu z dużym oknem dachowym. Mój tata mimo odmowy przyniósł nam kiełbaski i powiedział, że mamy coś zjeść, bo wyglądamy jakbyśmy ducha zobaczyli. Gdy siedzieliśmy na górze, to nasze telefony dalej niezmiennie pokazywały tą samą godzinę. Nawet telefon Lizy pokazywał tą pierwszą 17. Gdy nieco ochłonęliśmy i zaproponowałem, że pójdę spać do innego pokoju, to coś jebło bardzo mocno w okno dachowe i zrobiło kleksa przypominającego ludzką twarz, która się rozmazywała. Wyskoczyliśmy jak poparzeni. Pobiegliśmy na dół i poszliśmy spać na pierwszym piętrze, gdzie za ścianą przebywali dziadkowie. Zrobiliśmy tak, bo byliśmy przerażeni jak małe dzieci, które dopiero co obejrzały horror w telewizji i muszą spać blisko rodziców, najlepiej przy zaświeconym świetle. Nawet Liza, idąc do łazienki, prosiła nas, abyśmy poszli razem z nią, bo sama za bardzo się boi. Spaliśmy w jednym pokoju kilka dni i na zmianę razem chodziliśmy na posterunek zeznawać jako świadkowie. Po kilku tygodniach, gdy już każdy wrócił do swojego domu, Adam oświadczył, że wyjeżdża za granicę do Irlandii. Liza ciągle myślała o tej sytuacji i zaczęła szperać. Dowiedziała się, że szpital leży na niepobłogosławionym cmentarzu i zakupywano tu całe mogiły ludzi podczas wojny. Zakonnice, które były zarówno pielęgniarkami na tym szpitalu jeszcze w latach jego świetności, opowiadały jej o dziwnych zjawiskach i znikających przyrządach. A gdy wieczorami chodziły korytarzami, to widziały zielone ślepia w pokojach, w których wszyscy już dawno spali.
Później ktoś puścił z dymem ten szpital aż trzykrotnie, po czym znikło z niego wszystko, oprócz niebieskiego sejfu, w którym to rzekomo miały być zapiski o dzieciach, które ginęły w niewyjaśnionych okolicznościach w latach 98 i 99. Powiedziałem jej, aby przestała już o tym mówić, bo odkąd wróciliśmy z tego szpitala, posypało się całe moje życie. Coś jakby jakaś klątwa, która trwała przez jakieś 3 miesiące, aż do momentu, gdy Adam nie wyjechał za granicę. Teraz minęło już od tej sytuacji wiele lat. Klątwa ustała i wszyscy żyjemy normalnie. Do dziś jednak nie wiemy, co stało się z Emmą, która nadal się nie znalazła, a policja widzi wszystko przez różowe okulary.